Dzień dobry Państwu, kochani moi. Nie wiem, czemu na tej kamerze wyglądam, jakbym używała jakiegoś filtru. Nie wiem, może faktycznie używam, może jakiś się włączył. I tak jak jest napisane w tytule, powiem o takich trzech odcinkach, które można powiedzieć nagrałam jako taki trochę eksperyment społeczny i żeby zobaczyć, jak na to zareaguje właśnie widownia YouTube'a, ale mam dwie uwagi do tego. Po pierwsze, ja nie mogę utrzymać tego telefonu w tych rękach. Po pierwsze, tak się patrzę, bo ja tutaj sobie wypisałam krótko, bo po pierwsze ja to nie są jedyne takie odcinki na moim kanale, które można uznać za formę eksperymentu społecznego. A po drugie, też bardzo ważny jest taki fakt, że ludzie tak traktują, że my tak jakby albo my kręcimy wszystko poważnie, że tak powiem, albo że wszystko jest aktorskie. A jest też taka pewna przestrzeń, w której funkcjonuje no choćby nawet Uniwersum Kononowicza czy mój kanał, który luźno o nie zahacza, że tak jakby taka przestrzeń, że w różnym stopniu może coś być pomiędzy jakby grą aktorską a jakimiś faktycznymi swoimi spostrzeżeniami. Ja muszę powiedzieć, że tutaj no mój kanał jest w 99% no rzeczywistością, rzeczywistość pokazuje, ale bywa tak właśnie w takich filmikach, że tak trochę, żeby przyciągnąć uwagę, robię taką jakby właśnie koloryzację może tego. Właśnie robię coś szokującego, na przykład piszę coś szokującego w tytule i no koloryzuję trochę i no w sumie tak naprawdę na tym polega clickbait. Ale nie przedłużając, to będzie taki jakby ranking, powiedzmy takich top 3. Organizacja wesela. To jest film na prywatnym. Wiele takich moich starych filmów mam na prywatnych, które mogłyby być za kontrowersyjne, czy tam gdzieś nie wiem, było jakieś nazwisko napisane na koszu na śmieci, to też nie chciałam za bardzo jakby trzymać takiego filmu na publicznym. Tutaj też było tak trochę domy, okolica była pokazana i stwierdziłam, że po prostu nie będę tego trzymać na publicznym. To jest film sprzed przeszło 2 lat. Zima 2020/21, bodajże styczeń 21. I tak jakby ten film to znaczy ja tam powiedziałam, nie wiem czemu, ja mam w sobie coś takiego, że sama chciałabym mieć w miarę skromny ślub i wesele z zachowaniem wszystkich tradycji, bo dla mnie wiecie, wydojenie kozy na bramie i zjedzenie kawałka chleba zamoczonego w soli to jest po prostu jeszcze obcięcie włosów po weselu czy po urodzeniu dziecka, to jest po prostu normalnie jak podpisanie dokumentów. Także musiałyby być tradycje, ale nie jakby nie chciałabym takiego wystawnego, ale z drugiej strony czułabym taką chemię, żeby komuś innemu zorganizować wesele. Tak jakby, żeby samemu być kimś w rodzaju takiej coś pomiędzy tak nowocześnie to się zwie wedding planner i taką druhną, a świadkową i można też, tam kiedyś mówiłam, że pasjonuję się zachodnią Afryką, to też z kultury zachodnioafrykańskiej
to się nazywało? Nie wiem, ale w każdym bądź razie tak jakby taka starsza kobieta, no ja starsza kobieta, która jest tak jakby opiekunką panny młodej i pana młodego. Tam są takie tradycje weselne i ona też właśnie kieruje tym wszystkim. I tak naprawdę, no tak, to mnie pasjonuje w tym. Ale co było takim eksperymentem w tym, to to, że ja jakby zestawiłam przedstawienie tych właśnie konserwatywnych tradycji terenów północnych Karpat z widownią, nie oszukujmy się, w większości lewicową. I myślę, że to też chciałam uwidocznić, że to tak jakby ten kontrast i tą różnicę tak trochę zszokować widzów konserwatywnymi zwyczajami i może też pokazać, że mi też to nie przeszkadza do tego stopnia, że ja potrafię coś takiego po prostu na YouTubie mówić. Druga kwestia też trochę weselna. Pod tytułem, jak to szło, pierścionek zaręczynowy z Rossmana, coś takiego. No generalnie zauważyłam kiedyś, że w Rossmanie jest srebrna biżuteria, autentycznie srebrna. Wiem, bo testowałam nawet. Mogę wam nawet pokazać taki pierścionek, który noszę od... Chciałam go ściągnąć i tak pokazać, ale jego noszę od kilku miesięcy i na pewno nic się nie zniszczyło, więc na 100% jest srebro. Zresztą wybite jest nawet Sterling Silver 925. I w każdym bądź razie tak jakby nie chodziło tam dosłownie o to, bo dla mnie jak ma być pierścionek zaręczynowy, to musi być złoto i diament, chociaż nie oszukujmy się, ja też nie jestem taką osobą, co komfortowo by się czuła nosząc parę tysięcy złotych na ręce i naprawdę mi by wystarczył biało-złoty pierścionek z apartu za 699 zł, który widziałam, jak mojej młodszej siostrze na komunie kupowałam kolczyki, to przy okazji widziałam to. Ale ja tak właśnie pokazując coś, co nie... No tak jak powiedziałam, na przykład biało-złoty, czyli tak naprawdę takie jasne metale są w moim guście i też pokazałam właśnie coś, co być może, że tak jakby jest w guście wielu osób. I bo chciałam skłonić też do takiej refleksji właśnie, że może ludzie przepuszczają nieraz pieniądze zamiast szukać jakiejś tańszej alternatywy. I myślę, że to faktycznie o to chodziło. Chociaż też o pokazanie tego, że białe metale, właśnie jak srebro, białe, złoto są no bardzo gustowne, eleganckie i stonowane. Ja na przykład bardzo lubię taką biżuterię. No to jest wyjątek, że noszę tutaj żółte złoto. No ale to są małe kolczyki. Bo jakby nie czułabym się komfortowo nosząc złoto, więc może pokazałam... też chciałam pokazać, to jest takie fajne i właśnie ile się też pieniędzy puszcza nieraz niepotrzebnie. I taka też pierwsza taka rzecz, w sensie pierwsze miejsce, którego nie należy traktować całkowicie dosłownie wśród tych moich odcinków, które kręciłam. Pomóżcie dla Kononowicza, podaj dalej. Ja się na tym wybiłam.
Chyba większość zdecydowana moich subskrybentów wtedy do mnie przyszła. Normalnie tak mi 15 tysięcy wyświetleń. Aż szkoda, że ja to nie dała, że ja to dałam, usunęłam, a nie dałam na przykład na prywatny. Bo naprawdę świetna pamiątka tego, jak normalnie tak mi leciały 15 tysięcy, no miałam 90 parę subskrybentów wcześniej, ja tu nagle 15 tysięcy wyświetleń w kilka dni. Ja tam faktycznie chciałam też puścić to, bo no sama nie mogłam pomóc, a jakoś tak strasznie chciałam pomóc, bo on wtedy też był tak chory, on miał chyba wtedy zapalenie płuc, czy ropnia płuca. Tak wychudł strasznie. I w ogóle z tamtego okresu, chyba z miesiąc później, pochodzi ta organizacja wesela, ten filmik. Ale ja tam też tak trochę przyciągnęłam, udając taką trochę półanalfabetkę, specjalnie zawiązałam sobie chustę na głowę, żeby jeszcze tak założyłam okulary, tak nagrałam, żeby się tak trochę oszpecić nawet. Właśnie to pokazuje, że raz, żeby nie wierzyć we wszystko, co jest pokazane, bo zwłaszcza, że tak jakby to, co ja zrobiłam, to jest jakby nawet nie jak się ma do takiego, to był pierwszy taki popularny kanał na YouTubie, co podobno dziewczyna w ogóle była aktorką i udawała 15 czy 16-letnią dziewczynę. Ja tak naprawdę pokazałam w ten sposób, w tym filmie, że... Bo to rozumiecie, tak jakby skala tego udawania może nie była aż taka duża jak w przypadku udawania zupełnie kogoś innego. Czy tak jak na przykład pani Anna Lisak grała Grażynę Żarko. Ja tak jakby nie grałam nikogo, tylko trochę podkoloryzowywałam siebie. No ale też trzeba wiedzieć, że trzeba być czujnym w internecie i czujnym na to, kogo się ogląda, bo to może być jakby całkowicie fikcyjna osoba. Także myślę, że to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.